Gramy oczywiście z randomem, kliknąłem sobie randomową gierkę i dwa spajki w legendarne duo. Super! Dobra, podjeżdża, bomba, bomba, bomba. Co to był za podjazd, wariacie? Uspokój się, Frank jeszcze dostał ode mnie spowolnionko. Nice, kręcimy się ze szczęścia w koło. Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w końcu wróciłem do Zielonej Góry. Jak dobrze wiecie, mogliście mnie spotkać aż przez 7 dni w nadmorskich miejscowościach takich jak Łeba, Jastarnia, Jurata, Władysławowo oraz Jastrzębia Góra. Z tego miejsca chciałem pozdrowić wszystkie osoby, które przyszły na mój event na scenę kulturalną, gdzie graliśmy turnieje w Brawl Stars oraz Fortnite, gdzie robiliśmy ze sobą zdjęcia, przebijaliśmy piątki, mogliśmy w końcu sobie porozmawiać, ponieważ był to mój taki pierwszy wielki event razem z moimi widzami. Teraz zwracam się do wszystkich osób, które nie mogły być w tym czasie nad morzem, a chciałyby się ze mną spotkać. Spokojnie mordeczki, macie na to czas. Od 21 lipca do 7 sierpnia będę w nadmorskich miejscowościach. A więcej informacji o całym evencie, gdzie, o której i kiedy możecie się dowiedzieć ze strony scenakulturalna.pl, do której link znajdziecie w opisie. Teraz opowiem wam bardzo ciekawą historię, ponieważ na moim pierwszym evencie z gry Brawl Stars, kiedy byłem na scenie, otworzyłem megaboxa za wbicie 6000 pucharków i nie uwierzycie, co mi spadło. Otwieramy skrzynkę za 6000 pucharków i uwaga, Poco, Bibi, Tara, Leon! Niestety nie, ale Star Power do spajka! Było blisko, myślałem, że Leon. Tak jest, moi kochani, tak to właśnie wyglądało, mi już serce stanęło w gardle, mówię, nie, wypadł mi Leon i mówię, nie nagram tego na odcinku, już byłem trochę smutny, ale zarazem szczęśliwy, ale na szczęście spadł nam Star Power do Spike'a, który nazywa się Gwiezdna Moc Nawóz. Po użyciu super ataku Spike zregeneruje 500 punktów życia na sekundę, wow, jeśli pozostanie w obszarze jego działania. Czyli jeżeli rzucimy ulta sobie pod nogi, nasz Spike zacznie się leczyć 500 punktów na sekundę. Kozak! Dodatkowo jak widzicie mam uzbierane aż 103 Brawl Boxe, które sobie w następnym odcinku otworzymy i będziemy polowali na kolejny Star Power. Albo do Spike'a, albo do jeszcze jednej postaci. Na chwilę obecną wam nie powiem której, ponieważ ją podczas pobytu nad morzem podniosłem na poziom 9. I chciałbym, żeby to była dla was niespodzianka. Aha, moi drodzy, zapomniałem wam coś ważnego zakomunikować. Pod każdym moim nowym zdjęciem na Instagramie możecie wygrać Megaboxa. Dokładnie kod PSC, żeby wam starczyło na Megaboxa. Więc teraz szybko dołączcie do mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie. Napiszcie dowolny komentarz, na przykład jaki jest wasz ulubiony brawler. Dzisiaj do godziny 24 wybiorę zwycięzcę, a w następnym odcinku go ogłoszę. Powiem wam tak, Star Power do Spike'a musi być przekozacki. W końcu jest to karta legendarna, karta, gracz legendarny, mamy Daryla. Nie wiem, czy w ogóle ta mapa będzie się tutaj nadawała, moi drodzy. Okej, zejdźmy sobie niżej. Tam Pam walczy z Darylem, ale ona chyba auto atakuje skrzynkę. Dobra, szybciutko, jeszcze jeden cube. Proszę cię, Daryl, idź mi stąd, nie podjeżdżaj mnie. Ja mam naprawdę jeszcze mało hapsów. Nie wiem, tam w krzaki nawet nie wchodzę, bo tutaj 100% ktoś się na mnie czai. Nie mogę tam wejść. Co by tu zrobić? Rzucajmy na razie do połowy. Mam nadzieję, że spadnie mi w końcu nowy... Wow, myślałem, że ja zabiję. Zabiłem kogoś. Mam nadzieję, że mi spadnie niedługo nowy Star Power do Spike'a, którym się o wiele łatwiej trafia. Z pewnością już nie jeden z was go ma. Kto ma, może napisać w komentarzu. Dobra, tą pam w sumie tam mogę trochę spuszować. Nie wiem, czy ją zabiję. Dobra, skrajam tą skrzynkę. Tutaj ktoś za ścianą stoi. Sprawdźmy, kto to. Dobra, schował się. To był chyba ten Dynamite. Zróbmy... Tak, nie, jest! Dynamajczek, dokładnie. Popanda. To niezły popanda. Dostał! Dostał, nice. Ja na razie nie będę się pchał w tą chmurę, raczej w te krzaki, przepraszam, ponieważ jeszcze zostało czterech aż zadymiarzy, a my walczymy oczywiście o pucharki. Mam nadzieję, że zrobimy jakiś tutaj winek. Najgorsze jest to, że nawet nie mam leczenia, wiecie? Nie mam nabitego tego ultimate ataka i będzie ciężko. Tutaj może być na tej mapie sporo tików, dynamajków i barlejów. Sprawdźmy, dobra, tu jest jakiś podjazd. Raz, jeszcze raz. Pięknie, do końca, Farel. Jedziesz do końca. Mamy ulti, jest git. Tylko zagrajmy to dobrze. Rzucamy ulti i bomba. Ładnie, łatwo, moi drodzy, nice, plus 10, lecimy z kolejnym meczem. Okej, moi drodzy, zagrajmy sobie może teraz duo, zobaczymy jak pójdzie nam na tej mapie w duo. Gramy oczywiście z randomem, kliknąłem sobie randomową gierkę i dwa spajki w legendarne duo, super. Dobra, Spike, musimy dać radę. Powinniśmy to wygrać. Nowa to, o ile się nie mylę, są jakieś takie dobre klany w produkcjach Supercella, tak? Bomba! Łatwo! Dobra, tam jeszcze ulti niszczący poszedł automatycznie. Ale dobra,
mój kolega ma Star Powera. Nie, nie ma Star Powera, tylko ja mam Star Powera, więc będziemy razem się leczyli. Dwa ogórki na mapie, no ciekawa sytuacja. Nie spodziewałem się, że tak to wyjdzie. Rico! 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 Szybko! Podjazd! To Rosa. To Rosa, tak, Rosa. Czekamy na HP, czekamy na HP. Chciał ją zamknąć na kleszcze, dobra, nice. Ból na piątym. Tu może być ciężko, ale musimy go ładnie zaimować. On będzie rushował, czy nie? Nie, nie, nie rushuje. Frank. Frank ma ulti, nie ma ulti. Dobra, podjeżdża. Bomba, bomba, bomba. Co to był za podjazd, wariacie? Uspokój się. Frank jeszcze dostał ode mnie spowolnionko. Nice. Kręcimy się ze szczęścia w koło. Może mi się uda jeszcze raz zagrać z tym ziomkiem, jeżeli kliknę play again. Szybki rush. Dawaj bombę, farel, farel, ból. Leczenie. Easy, easy. Bang. Piękna gierka. Nice. Okej, szybciutko, szybciutko klikajmy play again, play again. Tak jest. Ziomek chce zagrać jeszcze raz. Gramy duo spajkowe. Przekozacko. Chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, że grał tymi samymi postaciami tryb duo na moich odcinkach. Super. Nie sądziłem, że mi się uda coś takiego na odcinku zrobić kiedykolwiek. Spajkowe duo jest za mocne, jak widzicie. Co mogę powiedzieć? Dlatego jest auto dobieranie postaci, żeby takich teamów nie robić. Zobaczymy, czy będziemy po prostu nieśmiertelni na tej mapie tak naprawdę, bo są dwie takie same postacie z tymi samymi umiejętnościami i naprawdę mogą tutaj namieszać. Shelly. Shelly, co ty? Dobra, prawie dostała do mnie dwie bomby. Tą nitę bym mógł zgasić? Zgaszona. Okej, to tu Rico. Rico padł. Najsik. Ej, on jest dobry, naprawdę tym ogórkiem wymiata. Sprawdźmy sobie tutaj. Ja bym tam się nie pchał. Nie, 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 nie. Nie, 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 tam nie idziemy. Tam jest El Primo. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Co prawda na drugim El Primo. Tu mu rzucę, pokażę, gdzie ta Shelly z nitą jest. Bomba, 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 bomba. Pięknie spowolnił ją. Ja idę ich zamknąć od góry. On powinien sobie poradzić. Poradził sobie? Tak, poradził sobie z tą nitą. Na lajcie. Ta Shelly, nie wiem, co ona robi. Idź z tamtej, mordo. Zamknij ją. Bomba. Bomba, pięknie. Ej, ale przerzuciłem, normalnie przerzuciłem przez róg ściany. Mam ulti, więc będziemy mogli się leczyć, gdy nas ten El Primo, który chyba prawdopodobnie został, będzie chciał wyjaśnić. Szybko, ulti, ulti, ulti. Dobra, udało mi się, 72 HP. No tego jeszcze nie grali, El Primo podjeżdża. I Farel zadaje ostateczny cios. Nie, nowa Jokesta resetuje gościa. Piękny meczyk. Jeszcze raz play again. No chcę po prostu grać tym spajkiem. Tak jest, gościu się zgadza, lecimy dalej, zadyma herę. Napiszcie w komentarzu też, czy kiedyś mieliście taką podobną sytuację, że z randomem żeście się dołączyli i ten ziomek cały czas chciał z wami grać na przykład dwa kruki albo dwa leony. Chodzi mi oczywiście o karty legendarne, postacie legendarne. Okej, jak widzimy, żadnych skrzynek nie ma koło. Co jest Jokesta? Dobra, tutaj mamy chyba jakiegoś oponenta. Colt na szóstym! Będzie? Do końca lecisz Jokesta? Nie, 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 nie. Dobra, uciekamy. Uciekamy, nie możemy stracić dobrej pasy. Ten ból na ósmym. On będzie za mocny, za mocny. Mamy 0 cubesów, najgorzej. Czy ten Rico będzie chciał mnie podjechać? Ricochet, wariacie. Łap, bomba, przyjął. Piękny gogonga. Tu nie ma, nie ma Jokesta, uspokój się. Tam jest gdzieś. Rico dostanie tym ulti? Nie, nie dostał ulti. Okej. Farel, uspokój się, bo może rasować. Ból może rasować, podjechał mojego ziomka, poziomka, resetuje typa. Ból zawija wszystko, tu będzie mega ciężki mecz, żeby tego bóla pokonać. Ale jakbym go wziął w ogień krzyżowy razem z tym ziomkiem, ucieka ból, szybko. Pięknie, pięknie, leczenie, leczenie. Farel, do końca idziesz, do końca. Tak jest, leczonko mamy. El Primo chciał mnie podkaczyć, uciekam. Obijam, dobra. Mamy 4 cuby, mamy 4 cuby. Tutaj mój spike ładnie ich załatwia. I czy ten Colt pada? Padł. Zawijam kolejne cubesy, aż 3. Mamy już na spajku 7. I zobaczymy, co się wydarzy. El Primo, El Primo, do końca. Łok jest mi wcisnął. Leczenie, leczenie, leczenie. Unikaj strzałów, unikaj strzałów, Farel. Nie, to Penny, to Penny. Myślałem, to Shelly. Wow, co tu się wyprawia? Mortar. Najgorzej. Rzucam na pałę. Nie trafiam. Uciekam. Leczenie, nie trafiłem, leczeniem pod nogi. Jokesta, musisz uciekać, bo to El Primo cię goni. Mam nadzieję, że on nie ma ulta. Wytrzymaj, wytrzymaj, mordo, wytrzymaj. 365 HP. Jak 365 dni w roku. Jak?
jak to się stało, ale i tak generalnie GG. Wow. Przekozacki mecz. Mam nadzieję, że wam też się podobał. Moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, czy macie już też odblokowany Star Power do Spike'a, który wam się bardziej podoba, ten nowy czy ten stary. Nie zapomnijcie wbić na mojego Instagrama i pod najnowszym zdjęciem napisać swojego niku z gry Brawl Stars, ponieważ możecie wygrać kod PST o wartości Megaboxa. A jeżeli jesteście zainteresowanym eventem nad morzem, koniecznie wbijcie na stronę scenakulturalna.pl, do której znajdziecie link w opisie. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Przypominam, że w następnym odcinku polujemy na kolejny Star Power. Trzymajcie się. Cześć! Zostawcie łapkę w górę.